Witam na kanale Miłośnicy Popkultury, ale to już wiecie. I czy zastanawialiście się, czy ten świat, który was otacza, to tak naprawdę nie jest wytworem waszej wyobraźni? Czy tak naprawdę wszystko, co was otacza, ludzie, przyjaciele, rodzina, to tak naprawdę wytwór waszej głowy? Bo wszystko odbieracie przecież przez głowę. No, to pytanie jest oczywiście, zadają sobie soliści, ale nie o tym dzisiaj nie będziemy tłumaczyli, ale o czymś, co jest naprawdę może być zbliżone, czyli recenzja pierwszego Jokera Todda Phillipsa. Towarzyszyć mi będzie niewymyślony Marcel Raczu, który powraca po tylu latach. Witam was serdecznie. I bez zbędnego gadania, let's fucking show. Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. Joker to film Todda Phillipsa, który jest w pewnym sensie spin-offem, jednocześnie czymś, co miało zapoczątkować serię filmów live action o villanach, najbardziej znanych, kultowych villanach DC, czyli Batmana, Supermana, bo też było w pewnym momencie się mówiło o live action filmie z Lexem Luthorem. No, oczywiście te plany spełzły na niczym, jak większość planów DC, i dostaliśmy Jokera, który okazał się kasowym hitem, zarobił miliard. Opinie recenzentów na samym początku nie były zbytnio przychylne temu, zwłaszcza na Rotten Tomatoes. Ja ci powiem, że po pierwszym obejrzeniu Omen premierowo w kinie w 2019 roku też nie miałem zbyt wygórowanej opinii na temat Jokera. Natomiast po kolejnym obejrzeniu, po większym zagłębieniu się w historię i ten sam też ten wątek psychologiczny, no bardziej spodobał mi się ten film. Większość widzów, ja na przykład jak byłem na premierze, może właśnie u siebie oglądałem Jokera, to na przykład była laska przede mną, w pewnym momencie po prostu zaczęła siedzieć na telefonie. Ten film nie jest, mi się daje, dla takiego powszechnego widza, chociaż on już sięgnął popkulturę, dużo ludzi się zachwyciło Jokerem. Ja uważam, że nie jestem jakimś ultra fanatykiem Jokera, z prostej zasadniczej przyczyny. Za pierwszym razem jak oglądałem, byłem zachwycony tym filmem, ogólnie rolą Joaquina Phoenixa, ale z rewatchem po roku powiedziałem szczerze, że ten film jest poprawny, jest w miarę git. Wszystkie te nawiązania do Martina Scorsese, do Króla Komedii, do Taksówkarza, Życzenia Śmierci, o którym kiedyś tam wspominaliśmy, materiału chyba już nie ma na kanale, ale powiedzcie szczerze, czy ona nie jest podobna? No, według mnie bardzo podobne. Szczerze, Joker jako sam pomysł był wielką niewiadomą, czy to wypali, bo mamy reżysera Todda Phillipsa, który był między znanym z kręcenia komedii, Cats Vegas czy innych komedii. I tutaj wychodzi na taką głębsze wody, bo musi wziąć się za film, który jest cholernie, traktuje się cholernie poważnie. Chociaż robimy o księciu zbrodni, o gościu, który nie traktuje się na poważnie, to jednak to musi być film. Bo jednak jest, z drugiej strony jest jego genezą, gdzie no ciężko genezy osoby tak enigmatycznej jak Joker ugryźć ją. No i pomimo tych wielu niewiadomych wyszło to całkiem dobrze. Zgodzę się, wyszło to całkiem dobrze. Również można powiedzieć o tym, że w kinematografii było już wiele przypadków, w którym na przykład aktor z filmów akcji brał udział w komedii. No tutaj akurat mamy trochę inny przypadek, no bo to jednak reżyser, no ale przykładem takim dobrym był film Jingle All The Way z Arnoldem Schwarzeneggerem. Ludzie też nie wiedzieli, czy sobie dobrze poradzi Arnold w filmie komediowym. No i tutaj mamy takie fajne troszeczkę, można powiedzieć, nawiązanie, tylko że jako reżyser filmów komediowych w dość poważnym i mrocznym filmie. Tak, powiedzmy sobie szczerze, poprawnie to zrobił Todd Phillips, bo jak mówię, nie jestem jakimś ultrafanatykiem tego i co mogę powiedzieć, ten film jest taką laurką dla Martina Scorsese dla kina lat 70. Ja oglądam dodatki, no to specjalnie dużo tych dodatków nie było akurat na płycie Blu-ray, co mogę powiedzieć. I że to miało być pewna laurka i od samego początku Todd Phillips kreślił tą postać dla Joaquina Phoenixa. Joaquin Phoenix miał wystąpić.
No i oczywiście Joaquin Phoenix oczywiście nie był zbytnio na początku zachęcony tym, no gdyż wiemy, jaką postacią jest Joaquin Phoenix i on raczej za kinem mainstreamowym nie przepada i rzeczywiście przekonanie go do filmu Joker było naprawdę szokiem i udanym tym, ponieważ wiadomo było, że z samego początku, że Joaquin Phoenix dźwignie tą rolę, bo Joaquin Phoenix jednak jest to aktor bardzo nieszablonowy, bardzo nietypowy, umie grać takie nie do końca określone postacie i to wyszło po prostu. Zgadzam się. No, Joaquin Phoenix miał już wiele świetnych, wręcz wybitnych ról. No, moim zdaniem najlepsza rola Joaquina Phoenixa jest zdecydowanie w Gladiatorze. Napoleon, no nie, tam akurat fabuła też była dużym problemem, ale Joaquin i tak w miarę sobie poradził. No tak, wiele zagrożeń ogólnie, nie wiem, jak pewnie już nagramy, to będzie oczywiście nasza rolka na temat specjalnie przygotowana na temat Jokera, więc... Nie udźwignie legendy pierwszej części. Może być niepotrzebny. Będzie za wszelką cenę chciał być... Tam możecie też sobie wbić, tam też chwilę porozmawialiśmy w trójkę. Ale wracając, no ten film był wielką niewiadomą i rzeczywiście on jest opierający się na jokerocentryczny, on się skupia na Joaquinie Phoenixie. No i mamy tą historię opowieści zwykłego takiego normika, który z problemami psychicznymi, który w pewnym momencie zaczyna coraz bardziej poddawać się tym swoim wewnętrznemu mrokowi, wewnętrznemu szaleństwu, bo wiemy, że na początku on się leczy, wie, że ten próbuje się przystosować do bycia normalnym, czyli mamy te karteczki, jak zaczyna dostawać ataków głupawki, można tak powiedzieć, śmiechu, który jest bardzo przerażający i Joaquin Phoenix świetnie wytworzył ten głos Jokera, który jednocześnie jest niepokojący, z drugiej strony przerażający, i pasując idealnie do księcia zbrodni. Tak, najbardziej trzeba przyznać, że Joaquin Phoenix sobie świetnie poradził w roli no, głównego antagonisty świata DC. Tak jak powiedziałeś, głos, wykreowanie tego głosu no, było czymś świetnym. Po prostu ta natura psychiczna, którą Joaquin ukazał, po prostu była czymś rewelacyjnym. No i na pewno to było po prostu świetną rzeczą w tym filmie. Jak wspominałem w tym wstępie, próbowałem, Joker w pewnym momencie odkrywa, kto tak naprawdę zaczyna rozumieć, że nie wszystko, co on widzi, jest tak naprawdę jego tym, co się naprawdę dzieje, choćby sceny ze sąsiadką graną przez Zazie Beetz, którą znamy choćby z Bullet Train czy z Deadpoola 2, gdzie wcielała się w Domino. No, okazują się tak naprawdę jedną istą fikcją i wiele scen, których zaczyna sobie zastanawiać, co jest tak naprawdę prawdą, a co jest tak naprawdę wytworem jego wyobraźni. Mamy taką pewną paranoję, co tak naprawdę jest wymyślone, bo sama historia jest opowiadana przez Jokera, dowiadujemy się o tym w finale. Zgodzę się. Narracja użyta w Jokerze przede wszystkim jest świetnie zrealizowana i to trzeba przyznać. Joaquin Phoenix, wcielając się w rolę Jokera, no oddał bardzo, ale to bardzo dużo ze swojego życia w zasadzie, można by rzec. No bo tutaj naprawdę musiał bardzo mocno się przygotować psychicznie. No i moim zdaniem wyszło to mu to naprawdę świetnie. No i narracja prowadzona przez cały film jest po prostu świetna. Ten klimat, mroczny klimat, no nadaje takiego wow, takiej kropki nad i, którą naprawdę, naprawdę chce się oglądać. To jak się poświęcił tej roli, rzeczywiście robi wrażenie. Choćby ta, nie wiem, scena wejścia u Mareja, on nagrał chyba z 18 wersji, które każda się od siebie różniła diametralnie. Więc do tego stopnia zrobił tyle dubli po prostu, żeby wybrać jedną idealną scenę wejścia i każda się różniła. No to samo świadczy o tym. Lub sceny tańca, które czasami były po prostu tak bardzo zaimprowizowane, jak pierwsza scena w łazience po pierwszym morderstwie. Ona jest też zaimprowizowana w rytm muzyki. Są te lokacje, które nie wszystkie oczywiście są z Nowego Jorku, bo żeby uchwycić ten Nowy Jork, jak sam wspominał reżyser z lat 80., szukali w różnych miejscowościach, niektórych już takich trochę starszych, podupadających. Ten brudny klimat naprawdę nadaje świetnego, świetnego klimatu. W sumie, jak wymienię mi najbardziej charakterystyczną scenę, no to pewnie ta będzie. Ale Joker, mówię, ten jokerocentryzm tu pasuje do tego filmu, ponieważ no Joker jest osobą atencyjną, jest osobą, która lubi być w blichtrze. I te sceny, gdzie on dostaje napadu głupawki, nigdy nie wiemy dokładnie, co się zdarzy, bo
te napady są bardzo tak znikąd się pojawiają i one są, tworzą nam bardzo niepokojący styl i sama ta narracja, prowadzenie. Ona prowadzi nas dosyć ciekawe rejony ludzkiej psychiki i z drugiej strony jak media, jak bogaci ludzie traktują po prostu biedniejszych. Mamy tą scenę, gdzie Joker zamordowuje pewnych finansistów akurat. No i wiadomo, to nawiązanie, ta scena śmierci jest nawiązaniem do życzenia śmierci po prostu. Jeśli ktoś wie o tym, no sam twórcy nie ukrywali, że po prostu inspirowali się w tej scenie właśnie życzeniem śmierci, gdzie też mamy Nowy Jork, gdzie mamy też brutalną walkę z przestępczością, jakby nie patrzeć. I tu są po prostu te nawiązania, jak mówisz, no Joker, wyniszczona psychika, też trochę niewiedzący Joker przez większość filmu i większość życia nie wiedział nawet, czy istnieje. No i ja od siebie daję mocne 7 na 10. Uważam, że ten film jest poprawny, jest dobrze zrobiony, porusza niektóre aspekty, ale on nie daje takiego czegoś, co bym powiedział, efektu wow, czegoś takiego, że rzeczywiście kopara opadnie. Po prostu on jest poprawnym filmem. Dużo nawiązań do Martina Scorsese. To jest taka laurka, powiedzmy sobie. W pewnym momencie nawet rozważano, czy nawet Martin Scorsese miałby wyreżyserować właśnie Jokera, jednak Martin odrzucił tą opcję, ponieważ kręcił wtedy Irlandczyka. Fakt faktem, jest dużo takich rzeczy, wątków nie do końca rozwiniętych. Mam nadzieję, że w drugiej części z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą no będzie to bardziej rozwinięte, natomiast ode mnie film zasługuje na takie 7,5 zahaczające o 8. Mimo tego, że fanem DC nie jestem, to moim zdaniem postać Jokera była tutaj świetnie rozegrana, narracja również, no i sam klimat nadany filmowi był po prostu rewelacyjny. No i na ten sam koniec, mówiąc szczerze, żegnamy się z wami. Ogółem teraz mi się telefon rozładował, gdzie widzimy się w następnych materiałach, może pewnie to nie będzie ostatni, może nie będziemy musieli kolejnych 2-3 lat czekać na kolejne pojawienie się Marcela. Dziękuję ci za dziś, no i trzymajcie się. Hej. Cześć.